Cześć wszystkim! I Wam stałym bywalcom, i Wam, którzy dzisiaj po raz pierwszy widzą ten mój film. Trochę ostatnio zrobiło się głośno na temat korektorów od Make Up Revolution. Wiem, że nie powinnam oglądać recenzji, ale... kurczę... jednak co nieco widziałam w internecie i bardzo mnie zaintrygowało porównywanie tego korektora do Tarte Shape Tape. I postanowiłam przygotować taki test dla Was. Nie nakładałam wcześniej korektora z Make Up Revolution, nie mam pojęcia, jak się zachowuje. I mój plan na dziś to jest nałożenie na połówkę twarzy Tarte Shape Tape, a na drugą połówkę Make Up Revolution. No i przetestowanie, jak jeden ma się do drugiego. To myślę, że spokojnie mogę rozpocząć ten test i pierwszą rzeczą, jaką nałożę na twarz, to będzie podkład ze Smashbox. Myślę, że jak oba korektory są mocno kryjące, to znaczy ten Tarte na pewno jest mocno kryjący, ten drugi jeszcze nie wiem, to taki lekko kryjący podkład w zupełności mi wystarczy. Na twarzy mam tylko krem, nie mam żadnej bazy. No i teraz tak, mam Tarte Shape Tape w odcieniu, to jest Light Sand. I dopasowałam sobie odcień od Make Up Revolution, to jest C6 odcień. Chciałabym, żebyście zobaczyli całą gamę kolorystyczną, bo to jest niesamowite, jak dużo odcieni wypuściło w ogóle Make Up Revolution. Tu jest 18 odcieni, ja mam 17, jedyny kolor, jakiego nie posiadam, to jest C5. Naprawdę no, gama kolorystyczna tych podkładów jest wręcz obłędna. Żeby nie było, że nakładam je tymi samymi gąbkami, to naszykowałam również dwa komplety gąbeczek. Ten będzie do Tarte, ten będzie do Make Up Revolution, także możecie zapamiętać kolory. A ja na prawą część twarzy zacznę nakładać Tarte. Tarte jest nałożony, myślę, że o tym korektorze tak właściwie nie muszę nic wspominać, bo to jest mój ulubiony aktualnie korektor. Ja namiętnie go używam i jest do tej pory jedynym, który naprawdę sprostał moim wymaganiom. No i jeszcze ten wcześniejszy Skobo, który uznałam za w sumie niezły zamiennik z Tarte, a teraz na drugą połówkę nałożę ten z Make Up Revolution. No i zobaczymy. Przyznam, że nie mogę się doczekać. Jestem bardzo, bardzo, bardzo ciekawa. Ogólnie rzecz biorąc, na razie moje wrażenia są takie, że Make Up Revolution jest o tyle fajniejszy, że stawia mniejszy opór przy blendowaniu, rozprowadzaniu tego produktu po twarzy. Tarte Shape Tape jest bardziej zbity i dość szybko zastyga, przez co jak zaczynamy go rozprowadzać po reszcie twarzy, oczywiście blendując sobie tym samym za pomocą gąbki konturowanie, to on już stawia opór. On dość szybko zastyga, tak jak wspomniałam. Z Make Up Revolution nie było tego problemu, ale przy nakładaniu też miałam wrażenie, że ten produkt z Make Up Revolution jest troszeczkę mniej kryjący. On jest też bardzo kryjący, jak widzicie, jest super kryjący, ale naprawdę o ciupinkę mniej od tego Tarte, plus do tego jego konsystencja jest bardziej nawilżająca niż zastygająca. Jest mocno kryjący, ale ta część twarzy jest taka bardziej nawilżona, nabłyszczona, a tutaj już Tarte Shape Tape wgryzł mi się w twarz i po prostu zastygł, robiąc raczej matowe wykończenie. Ale powiem Wam, że ogólnie oba korektory wyglądają przepięknie na twarzy. No Tarte kocham, ale Make Up Revolution... jakbym nie wiedziała, że użyłam innego korektora teraz, to no nie wpadłabym na to, patrząc w lusterko, że ja mam połowę twarzy pomalowaną innym korektorem niż zwykle. Co myślę jest jak na razie plusem. Ale ciekawa jestem, jak będzie on się trzymał przez kilka godzin i teraz tak. Użyję sobie pudru z Kat Von D Lock It do przypudrowania całej twarzy. No i oczywiście wykończę makijaż i zaraz wracam do Was. Dobra, makijaż wykończyłam. I jeżeli macie pytania związane z tym, co użyłam do wykończenia mojego makijażu, to wszystkie informacje dotyczące produktów, jakie nakładałam, znajdziecie w opisie pod filmem.
A ja mogę Wam powiedzieć, że przeglądałam się przed chwilą w lusterku. Nie chcę nic zapeszać na razie, bo sama jestem ciekawa, co ta połówka twarzy zrobi po paru godzinach, ale jakby mi ktoś nałożył te korektory, to nie wiedziałabym, że mam dwa różne korektory na twarzy. Tak szczerze mówiąc, mam nawet wrażenie, że ta połówka twarzy, po której jest właśnie korektor z Makeup Revolution, jest taka trochę gładsza. Zresztą zaraz Wam tutaj zrobię zbliżenie na moją twarz, więc sami zobaczycie, jak to wygląda tuż po nałożeniu. A wracając do informacji zawartych w opisie, to co się błyszczy na tutaj na moim dekolcie, to zapraszam Was serdecznie na mój Instagram. Tam znajdziecie wszystkie informacje oraz kod zniżkowy na te błyskotki. Dobra, to teraz jest godzina 11:41 i uważam ten test za rozpoczęty. Więc następuje zbliżenie kamery, żebyście mogli zobaczyć, jak ten makijaż wygląda z bliska. No i widzimy się za parę godzin. Cześć kochani, to wracam do Was. Jest godzina 21:59, czyli 22 już tak właściwie. Trochę posiedziałam w tym makijażu, nie uważacie? I myślę, że po tym czasie ja wezmę lusterko i zbliżę kamerę i obgadamy wszystko, jak wygląda. No i Wy zobaczycie przede wszystkim, jak to wygląda. Dobra, mam lusterko. Ja widzę swoją twarz z bliska i Wy też widzicie moją twarz z bliska. I to, co mogę powiedzieć na dzień dobry, to, że świecę się po prostu jak żarówka. I to taka niezbyt estetyczna żarówka. O ile żarówka... Nie, no, żarówka może być estetyczna? Nieważne. Ale pomijając to, że naprawdę strasznie się świecę, szczególnie tutaj ten mój Rudolf na środku twarzy, to powiem Wam chyba to samo, co powiedziałam na początku filmu. Ja w ogóle jestem zaskoczona tym, co ja widzę w lusterku, bo naprawdę nie skupiałam mojej uwagi na twarzy przez cały dzień. Zajmowałam się montowaniem dla Was filmu i naprawdę nie patrzyłam cały dzień w lusterko, nawet nie zastanawiałam się nad tym, co ja mam na twarzy. I no, powiem Wam, trochę mnie zatkało teraz. Czyli powiem to, co powiedziałam na początku tego filmu. Jakbym nie wiedziała, że użyłam dwóch różnych produktów, to nie kapnęłabym się. Ale przejdźmy do szczegółów teraz, bo oczywiście wiadomo, że widzę pewne różnice. Mam wrażenie, że korektor, szczególnie widać to po brodzie, nie wiem, czy to dobrze widać w kamerze. Normalnie jak patrzę w lusterko, to mam tą część brody jaśniejszą, a tą troszeczkę ciemniejszą. I korektory były niemalże identyczne. Więc mam wrażenie, że Makeup Revolution, ten korektor trochę mi oksydował na twarzy. Ale nie oksydował mi na tyle, żebym miała czarne plamy na twarzy. Dalej wszystko to rewelacyjnie wygląda, tak może o pół tonu maksymalnie mi zoksydował. Także dalej świetnie to wszystko wygląda. I powiem Wam, popatrzcie na moją skórę pod oczami. Tak, ja wiem, że tam są zmarszczki. Ale mam wrażenie, bo po tej stronie jest tart, po to jest Makeup Revolution i mam wrażenie, że ta skóra pod oczami przy Tart Shape Tape wygląda na bardziej przesuszoną niż pod tym okiem, gdzie mam korektor z mur. Ogólnie rzecz biorąc, wow. Ja się trochę przypudruję, tym samym pudrem z Kat Von D sobie tu naszykowałam, który używałam rano, no i zobaczmy, jak to będzie wyglądało, jak ja usunę ten błysk z mojej twarzy. Dobra, moja strefa T została dobrze zaszpachlowana pudrem, aż szczerze powiedziawszy chyba za dobrze. I no powiem Wam, że chyba ta połówka twarzy, na której użyłam Makeup Revolution, wygląda nawet lepiej. Nie macie wrażenia, że jest taka trochę gładsza ta połówka twarzy? No, tak czy inaczej, korektor wypadł rewelacyjnie i naprawdę nie spodziewałabym się tego po produkcie, który jest 10 razy tańszy od tego wow, który jest taki super sławny. I wcale się nie dziwię, że jest sławny, bo jest świetny. No, ale nie spodziewałabym się, że naprawdę znajdzie się taki zamiennik tego korektora. Jestem w szoku i na pewno się nad nim poznęcam bardziej intensywnie przez najbliższy czas. Zadałam Wam pytanie na Instagramie, która połówka jest która, jak nagrywałam dla Was ten film i
No, dużo osób mi pisało w wiadomościach, że strzelaliście, bo nie było widać różnicy żadnej, więc no, to tym sympatycznym akcentem mogę zakończyć dzisiejszy film. Test uważam za udany. To jest drugi tak udany test zamiennika, który w ogóle robiłam na moim kanale i jestem super zachwycona. Pierwszy, to mogę Was tutaj odesłać, gdzieś tu się wyświetli, to był paletki Kat Von D. Również zresztą porównanie z Makeup Revolution i to też wypadło rewelacyjnie, a nawet sugerowaliście w komentarzach, że strona z mur wygląda lepiej niż Kat Von D, także no. Także tym sympatycznym akcentem żegnam się z Wami i życzę Wam miłego wieczoru. No i do następnego. Napiszcie mi w komentarzu, jaki film chcielibyście w ogóle jeszcze zobaczyć na kanale, jaki test bądź jakie porównanie kosmetyków mam zrobić, a ja postaram się spełnić Wasze życzenia. No to do następnego. Pa, pa, pa.